Dziś na granicy w Korczowej służbę pełnią funkcjonariusze Tomek i Mateusz. Funkcjonariusze na pasie wydypowali do kontroli samochód osobowy kierowany przez obywatelkę Polski. Przejmujemy ten samochód do kontroli na drugiej linii i weryfikujemy zgłoszenie, którego pani dokonała na pasie. Dzień dobry pani. Proszę panią, proszę przygotować samochód do kontroli. Ja tu pani pomogę. Mogę samochód opróżnić z bagaży. Pani na Ukrainę w jakim celu podróżuje? No, turystycznie sobie, tak. Ale tak turystycznie, czy zakupy bardziej? I tak, w kierunku przy okazji. Jedno i drugie. Sobie coś tam kupić do rodziny, tak. Aha. Proszę pani, a pani zna przepisy, ile można papierosków, alkoholu przewozić? Dobrze. Pani zamieszkała w strefie przygranicznej, bo skoro jest w Przemyśla, to ma dozwoloną ilość wódki mniejszą odrobinę, tak jak wszyscy mieszkańcy strefy przygranicznej. Znajdziemy coś niedozwolonego w samochodzie? Nie ma nic ukrytego. Dobrze. Miała pani jakieś padki z papierosami, z alkoholem? Z innymi towarami? Ja zejdę pod spód pojazdu i zaglądam, jak to wygląda od spodu. Zaglądam za kamereczki, w zderzaczek. Jest tutaj bardzo dużo pajęczyn. Oho, ho. Nic tu nie było robione od dawien dawna. Pani, ta folijka to z czego? Ja nie wiem. Folię znalazłem w samochodzie. Kawałek taśmy. Nie, to ja kupiłam dwie baciuszki, proszę pana, i to było to folię. Dobrze. Na chwilę przerywam samochód, zerkniemy sobie w bagaże, tak żeby wykluczyć od razu już bagaże. Sprawdzamy wszystkie aerozole, bo do takiego aerozolu cienkich papierosów około 2 kartonów wejdzie. Wystarczy odpowiednio przygotować pojemnik, ale tu jest płyn. Zaraz, zobaczymy to. Dobra, zerkniemy szybko. Wie pan, że traktuje pan, ja bym się na drogę chciała wrócić. Proszę pani, ale może pani teraz zerknąć? O, cholera, skąd to się dzieje? No, niech pani wie. Faktycznie, że to są papierosy. Myślę, że pani tę historię zna najlepiej. Chce pani opowiedzieć? Ale ja tamtego nie znałam. Faktycznie są papieroski Marlboro, ale co zwraca uwagę, że folia w tych papierosach jest. Czyli tam jest z drugiego kartona.